Ten spektakl na pewno będzie katarzis. Katarzis dla nas na scenie, to już właściwie się odbyło podczas prób, i dla publiczności. Myślę, że każdy z Was znajdzie tam swoją cząstkę, ponieważ życie składa się z różnych sytuacji. Nie ma tak, że zawsze jest dobrze. Często wydarzają się sytuacje nieprzyjemne, a my tym spektaklem chcemy Wam dawać nadzieję na to, że ze wszystkiego, z każdej, nawet najtrudniejszej, wydawałoby się beznadziejnej sytuacji, jest wyjście, jest promyk nadziei i że życie po najgorszym może być najlepsze. Projekt tak naprawdę zaczął się już w styczniu 2020 roku podczas pandemii. Pomyślałam sobie wtedy, że fajnie byłoby zrobić spektakl, który by był stąd, którego bohaterkami byłyby kobiety z Chełma. Potrzebowaliśmy takich historii, dlatego zrobiliśmy dwutygodniowe warsztaty, na których obecna była psycholożka i dramaturg, i podczas tych warsztatów nagrywaliśmy wszystko. Marcin to skrupulatnie spisywał, Marcin Wąsowski, który jest również reżyserem tego spektaklu. Później przez miesiąc pisał. I po miesiącu powstał scenariusz będący syntezą wszystkich historii, które wysłuchaliśmy podczas warsztatów. Jest to pierwszy tekst dramatyczny, z którym pracowałam i który będzie prezentowany na deskach. Zupełnie coś innego niż farsa, niż komedia, także trzeba było poszukać innych emocji w sobie. Dodatkowo ten tekst traktuje też o moich przeżyciach z różnych etapów życia, więc tutaj też była taka trudność, żeby zapomnieć o swoich prywatnych emocjach, a wejść w emocje postaci, którą staramy się zbudować. Niech na spotkanie w progach ojca domu po ciebie wyjdzie litościwa matka. Spektakl Stąd to jedna bohaterka, Agata, którą widzimy na czterech etapach życia. Jako 10-latkę, 24-latkę, 39-latkę i 52-latkę. Każda z nas wciela się w inny etap życia Agaty. Ja jestem tą 10-latką, od której wszystko się zaczyna, która ma najszczęśliwszy moment w swoim życiu, a jednocześnie to jest moment, w którym przeżywa ogromną traumę w swoim rodzinnym domu. Ja myślę, że bardzo wiele osób w tym spektaklu, w historii tej jednej kobiety rozpisanej na cztery aktorki, odnajdzie siebie. Nie będą to tylko kobiety, ale też mężczyźni na bardzo różnych etapach życia. Od dziecka począwszy, poprzez ten młody wiek dorastania i późniejszy. Także myślę, że jest to spektakl dla wszystkich, być może dla dzieci czy dla młodszych jest za mocny, natomiast myślę, że wiele dorosłych osób odnajdzie taką cząstkę siebie w tym spektaklu. Jedna scena jest sceną po prostu skoku i samobójstwa. No i sama ta sytuacja, oczywiście też w kontakcie z aktorką, której to jest prawdziwa historia, tworzy już taki kontekst, który zawsze jest bardzo ważny, trudny i budzi taki i respekt, i odpowiedzialność, i jakąś totalną, absolutną szczerość tej sytuacji. Ale co jest dla mnie też takie zaskakujące, że się okazało dla mnie przełomowe, właśnie w tym przenikaniu może trochę do tego osobistego życia, to jest rola matki, a raczej kontakt matki, to w jaki sposób ta matka łapie kontakt, bo wcielam się też w postać matki i jest to dla mnie zaskakujące, że ta trudność, którą ma matka wobec córki i jakieś moje poszukiwania w tym obrębie są dla mnie bardzo zaskakujące. I z perspektywy córki, którą jestem w swoim prywatnym życiu, ale też z perspektywy matki, którą też jestem w moim prywatnym życiu. I naprawdę ten teatr czasami pozwala na coś spojrzeć inaczej. Mówię też o takich sytuacjach prywatnych, więc to jest dla mnie przełomowe, że po prostu no ta matka jest zawsze dużym
elementem, kontekstem wszystkich żyć. W tym spektaklu coś tam się wydarza bardzo tkliwego. Pojedziesz, wiesz co? No, telefon tylko raz w roku, na urodziny. Jestem razem z ludźmi, robię to, co lubię. Znowu zaczęłam oddychać. Atmosfera była niesamowita. Reżyser Marcin Wąsowski, popularnie przez nas zwanym Wąskowskim, stworzył bardzo intymną opowieść i to samo przełożyło się na próby. Próby były bardzo intymne, bardzo takie spokojne, takie wręcz mogłabym powiedzieć nawet uduchowione momentami, ale nie pozbawione głębokich refleksji, nie pozbawione ciężkiej pracy i fizycznej, ale też pracy emocjonalnej. Dziewczyny po prostu były cudowne. Wcześniej miała tę rolę grać Violetta Tomica, aktorka z Lublina, moja serdeczna przyjaciółka i różne rzeczy się wydarzyły u niej w życiu, że po prostu nie wzięła udziału w tej produkcji. Na to miejsce jestem ja. Bardzo mnie to cieszy, naprawdę jest mi ta rola bardzo bliska. Kiedy ja się znalazłam już w tym spektaklu, to jeszcze Marcin Wąsowski, reżyser, pozamieniał te postacie, że tak naprawdę każda z nas już, myśląc, że będzie Agatą w konkretnym etapie jej życia, to zostało jeszcze pozamieniane, co też mi się zawsze wydaje ciekawe w trakcie pracy. I tym sposobem trafiłam do etapu życia Agaty, która ma 24 lata. Świetna współpraca z Marcinem, który potrafił słuchać, potrafił być też gdzieś na zewnątrz w razie potrzeby pomóc, ale też czasem nie ingerował i też stwarzał taką świetną atmosferę. Także naprawdę była to super praca mimo trudności tematu. Bardzo ciepła, z dużą ilością miłości, tolerancji. W ogóle jest to dla mnie jedna z moich ukochanych prac, naprawdę, bo nie dość, że ekipa jest wspaniała, jest z dziewczynami bardzo się zaprzyjaźniłyśmy, to rzeczywiście ta praca i te tematy, których dotykałyśmy, bardzo tkliwie zaczęły przenikać się z moim życiem. Mówię z naszym, bo niejednokrotnie zaczynałyśmy bardzo szczerze otwierać swoje życia przed sobą. Trochę jako inspirację do scen, trochę jako taka próba podzielenia się tym, co we mnie na ten temat się dzieje. To zawsze były bardzo szczere i takie głębokie, piękne rozmowy. Przez to naprawdę stałyśmy się sobie bardzo bliskie i teraz, kiedy za chwilę jest premiera tej Agaty, to ja mam poczucie, jakbym naprawdę szła na jakieś bliskie mi spotkanie. Trochę ze sobą, trochę z dziewczynami, trochę z tą Agatą, którą wciąż poznaję. Po prostu to się tak przenika. A Marcin zrobił na to taką przestrzeń, tyle subtelności tam. Tak otworzył, nie domknął i dał nam tam przestrzeń. W ogromnym zaufaniu. Stąd. Za środka. Dla mnie jest to najważniejszy projekt teatralny w całym moim dotychczasowym życiu. Bez wątpienia spełnienie marzeń, bo od dawna marzyłam o tym, żeby zagrać w spektaklu, gdzie będą same kobiety. Dlatego, że uważam, że kobiety mają ogromną siłę, ogromny potencjał, a w wielu sztukach są po prostu pomijane. Ponieważ tytuł Stąd mówi sam za siebie i jak na początku jest trochę dziwny i może niezrozumiany, to na pewno po spektaklu trzeba przyznać, że to wszystko, co idzie z serca, co trafia do serca, które mocno porusza, które mocno zaczyna bić, które zaczyna przywoływać różne wspomnienia, jeśli nie wspomnienia, to wyzwala emocje współczucia, bądź też niezgody na niektóre sytuacje. Powoduje, że ten spektakl Stąd jest jednym z najbardziej w ostatnim czasie przeze mnie oglądanych, który poruszył najbardziej delikatną strukturę mojej duszy. Co nie znaczy, że przywołał wspomnienia,
ale na pewno uwrażliwił. Piękne, po prostu to jest piękne, ale jakże trudne. Jestem świeżo właśnie po spektaklu stąd. Chciałam tylko powiedzieć, że jest naprawdę świetny. Mam nadzieję, że jak najwięcej osób w naszym mieście, zwłaszcza kobiet, go obejrzy, ponieważ porusza, myślę, że bardzo ważne kobiece problemy. Te problemy, o których wydaje mi się, że po prostu wiele kobiet milczy, ponieważ się może wstydzi po prostu pewnych rzeczy. A tak naprawdę okazuje się, że dotyczy wielu osób, o których pewnie nawet byśmy nie podejrzewali, że takie występują. Naprawdę jest i wzruszający, i momentami zabawny. Jesteśmy w szoku w ogóle, że coś takiego mogłyśmy tutaj zobaczyć. Tak, bardzo nam się podoba. Mówię, muszę sobie teraz poukładać w głowie to wszystko, te sceny. No życie po prostu, życie. Ja jestem pełna podziwu dla inwencji, no nie tylko autora, ale tych wszystkich, którzy, bo całość, prawda, spektaklu jest istotna. Gesty, sam tekst, to wiadomo, że tak. Gra tych pani wspaniała, wspaniała. Pojawiły się nowe twarze chyba z aktorek, tak jak myślę, no ale wszystkie wspaniałe. Także tak, o samych przemyśleniach to tak na gorąco jest trudno mówić, bo tekst był, poruszał bardzo dramatyczne sprawy, ale no niezwykle takie życiowe, znane nam wszystkim. I może takie uniwersalne przez to samo, współczesny świat pełen skomplikowanych, różnych sytuacji i w tym wszystkim my kobiety, i młode, i stare, i dziewczynki, no i całe życie. Jestem zachwycona. Poza tym jest to jeden z niewielu spektakli od chwili wznowienia działalności Teatru Ziemi Chełmskiej zrobione na poważnie. Przyzwyczailiśmy się, że Teatr Ziemi Chełmskiej, przynajmniej chełmska publiczność, że to zawsze są komedie, lekkie spektakle, na którym przychodzi się i miło się spędza czas. I wyszli z takim spektaklem zupełnie innym. Myślę, że ma on podwójną wartość. Po pierwsze, że mówi o trudnych rzeczach, o tym, o których się nie mówi publicznie, tylko wszystko jest zamknięte, tak jak w tym spektaklu, we własnym domu. A poza tym jest tak mocno osadzony tutaj, w nas. Pochodzi stąd ta nazwa, prawda? Także serdecznie im gratuluję. Jeżeli chodzi o tą całe przygotowanie, to jest to po prostu kobyła tekstowa. Cztery dziewczyny, półtorej godziny na scenie, wszystko fantastycznie prowadzone i należy zwrócić uwagę, że to wszystko są nasi. Muzyka nasza, choreografia nasza, czyli pani Renato. Także mamy tak fantastycznych, zdolnych, cudnych ludzi, że no możemy tylko być dumni i cieszyć się, że tak wspaniale kontynuowane są teatry, tradycje Teatru Ziemi Chełmskiej. Bardzo wszystkim dziękuję. Dziękuję, że mogłam tutaj być.